Cześć, siema, witam wszystkich. Poniedziałek, weekend bardzo pracowity, ale o tym w aktualnościach, bo dzieje się bardzo, bardzo dużo i dziękujemy Wam wszystkim za wielką pomoc. Płaty idą przez cały czas, a my te pieniądze wydajemy także przez cały czas. Dokonujemy zakupu bardzo ważnych materiałów ochronnych. O tym za chwilę. Przywita Was Budka Suflera Cień Wielkiej Góry. Witamy w poniedziałek i oby ten tydzień dla nas wszystkich był pogodny, dobry, abyśmy skutecznie walczyli z epidemią. Cień Wielkiej Góry. Przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń gruź i gruź. Życie pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp. Zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Trudny dzień, ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Tylko czasem zamyślenie. Sam możesz wybierać los szczytów szlak. Wszystko nie jest ważne. Największa rzecz, swego strachu można walić. Odpadnie stół, lecz następnie pójdą dalej. Tylko czasem, czasem zamyślenie.
tylko czasem zamyślę. Dzień Wielkie Góry, Budka Suflera. Cieszymy się bardzo, że zarejestrowaliśmy ten koncert. Chyba najpiękniejszy koncert Budki Suflera. Jeden z najbardziej takich emocjonujących, który miał miejsce na najpiękniejszym festiwalu świata, moi drodzy. A teraz aktualności. Aktualności są fantastyczne, ponieważ już uruchomiliśmy nasz magazyn. Pierwsza partia 250 tysięcy maseczek chirurgicznych przyjechała do nas w sobotę, a już za moment, czyli jutro, przyjeżdża kolejnych 800 tysięcy. Bardzo się cieszymy, ponieważ te 250 tysięcy rozdysponujemy natychmiast pomiędzy szpitale. To jest około 100 szpitali, które się zgłosiły do nas z prośbą o cokolwiek, aby otrzymać. Są to szpitale, które są poza systemem, tym stworzonym systemem szpitali zakaźnych, które są na pierwszej linii frontu. Mam nadzieję, że tam jednak ta pomoc rządowa jest sprawna, dochodzi, a więc zajęliśmy się tymi szpitalami innymi, ale także pojutrze będziemy robili kolejne wysyłki, a więc kolejne 500 000 maseczek chcemy także rzucić w te szpitale i przez cały czas czekamy, aż wszystko do nas przyjdzie, aby porobić pakiety, które wyślemy do stacji pogotowia ratunkowego. Jest tego ponad 500 adresów, a więc już wszystko jest na miejscu, są pudła, są ludzie, jesteśmy my. Mamy przepiękne nalepki, które będą na każdym takim pudełku i będą mówiły o tym, że wygramy, wygramy, a więc ta pomoc jest niezwykle potrzebna. Już Wam pokazuję nalepkę. Wydrukowano nam dosłownie wczoraj, wydrukowano tą piękną nalepkę, aby pokazywała, że to jest wszystko nasz fundusz interwencyjny. Na naszym funduszu 1 210 347 zł, to już jest wiadomo z rana, myślę, że już nieaktualna, 7 964 817 zł, tym dysponujemy, ale mamy bardzo dużo informacji o kolejnych wpłatach, na przykład taka informacja, Biogen Foundation, 100 tysięcy dolarów, to fundacja amerykańska, która zadeklarowała, że takie pieniądze będą także wpłacone na fundusz interwencyjny i już mam strażackiego na linii. Strażacki, co słychać? Pomagamy w OSPRG.pl. Cześć, dzień dobry. Oczywiście dużo się dzieje, weekend bardzo pracowity. Na naszej mapie mamy zaznaczone już ponad 1670 osób, które chcą działać. Załatwiliśmy pomoc dla 332 osób i to bardzo fajnie zaczyna samo się napędzać, ponieważ mamy sygnał od naszych wolontariuszy, od pokojowego patrolu, od wszystkich, którzy się do nas zgłaszają, że to takie relacje trochę dłuższe powstają, czyli jakby nie są to jednorazowe zakupy, już mają bezpośredni kontakt ze sobą i tą pomoc wyświadczają. Ale też wielu z naszych wolontariuszy wychodzi z takimi inicjatywami, uruchamiają swoje kontakty i na przykład namawiają lokalne firmy do tego, żeby te firmy oferowały pomoc rzeczową, na przykład paczki żywnościowe dla osób w trudnej sytuacji. Także coraz większy zasięg mamy. Dodatkowo przez weekend bardzo
wiele zgłoszeń dotyczących chęci umieszczenia banerów, więc staramy się też nad tym pracować i przekazywać jak najszybciej informacje, co trzeba zrobić, żeby taki baner wygramy powiesić na swoim na przykład budynku. No i trzecia sprawa to co powiedziałeś, czyli prośby, pytania od różnego rodzaju placówek medycznych i tutaj też nad tym nasza ekipa bardzo mocno działa i przekazuje to do działu medycznego, żeby takie prośby były szybko rozpatrywane i pomoc mogła tam trafić. Dzięki wielkie, pokojowy patron, nasze sztaby, wielkie, ogromne dzięki. Ja widziałem wpis naszego przyjaciela, czyli Bruksela, czyli Piotrek, który porobił zdjęcia wręcz jak jedzie, jak dowozi komuś zakupy. To właśnie to jest ta pomoc, to jest ta skrzynka kontaktowa, ale także na ten adres piszcie o wszystkich swoich potrzebach. My to później dokładnie dzielimy, jakie to są potrzeby, jakie to są prośby, czy możemy je spełnić, czy nie, ale cały czas na tym się mocno pochylamy. Sprawdzamy, że teraz poda mi Hodor maskę, która tam leży u mnie na stole, to uwaga, takich masek, takich przyłbic, moi drodzy, zamówiliśmy 75 tysięcy. 75 tysięcy przyłbic, które już są dla nas robione, a więc ekipa w Gdańsku produkuje 75 tysięcy takich przyłbic, sprawdzają się doskonale, także i ja używam taką przyłbicę, będąc tutaj w firmie, także już o nich mówiliśmy, 75 tysięcy są produkowane, będą wyprodukowane na koniec miesiąca i one między innymi wszystkie pojadą do stacji pogotowia ratunkowego. I moi drodzy, nasz konkurs, czyli 5 kawałków muzycznych, przypominamy, trzeba odgadnąć, kiedy utwór został wykonany, kto go zagrał i czy był to przystanek Woodstock, czy Poland Rock Festival. 5 fragmentów, mówicie, że nieraz bywają trudne, no ale na tym polegają konkursy. Oraz drugi konkurs także dzisiaj pod tytułem Spostrzegawczość. Patrzycie na dwie fotografie i znajdujecie różnicę. Odpowiedź w tych dwóch konkursach to jest jedna odpowiedź, która później będzie losem, aby wylosować między innymi przepiękną naszą koszulkę. Tego nie da się wymazać. Pomagamy wosp.org.pl. Lecimy z konkursem. Słońce dawało popalić i Królewicz wchodził z oddali. Cmoknąć chciał żabkę w łapkę, lecz nie zdążył, bo wpadła w pułapkę. I tylko główka została na wierzchu, więc ją cmoknął w tę główkę bez przeszkód. Nudzi mnie Nowy Jork, nie zachwyca Paryż. Styczeń, luty, maj, już wiem, że nigdy nie będziesz mój. Moi drodzy, zapraszamy Was do Chin.
te Chiny teraz, no można powiedzieć, wokół cyklonu. Wszyscy wokół Chin się kręcą. Tak samo my cały czas ustawiamy, czekamy z niecierpliwością. Pytamy się, czy wszystko to, co zamówiliśmy w Chinach, będzie już realizowane, a więc jesteśmy jak na szpilkach, ale czekamy, czekamy, czekamy. Za to my 2 lata temu byliśmy w Chinach, ponieważ tam zawiązał się sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szanghaj i Pekin, nasi przyjaciele zespołu Roan, zorganizowali całą wyprawę. Polecieliśmy, aby uścisnąć dłoń Polakom. Dzisiaj mogę im tylko życzyć wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że wszyscy są w dobrym zdrowiu. Pojechali tam pracować, dobrze pracować w bardzo dużych, znanych, wielkich firmach europejskich, gdzie doceniono ich pracę. Obejrzeliśmy Chiny od strony właśnie takiej szybkiego pobytu, odwiedzin, oglądania ich w takim dosyć dużym tempie. A dzisiaj zapraszam Was na krótki reportaż. Pędzimy do Chin. 2 lata temu miała miejsce ta podróż razem ze sztabem i zespołem Roan. Witała nas piękna pogoda w Chinach. Kiedy wylądowaliśmy w Pekinie, było minus 10 stopni, a to było rano. Dzień zaczyna się od słońca, zaczyna się rozgrzewać to bardzo mocno. Jutro startujemy w Pekinie i mamy spotkanie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ale zaczynamy dzień od tego, aby zjeść dobry, wspaniały chiński rosół. Na placu Tiananmen. Jest zimno, ale piękne słońce. Nie ma aż tak dużo ludzi. My wiemy, że ten plac przeszedł swoją niesamowitą historię. Historię walki o wolność słowa, o wolność myśli, o wolność, która została tutaj zduszona, stłamszona. To są Chiny, które żyją swoim życiem, które żyją swoim rytmem. I chyba nie do końca tak, że my potrafimy to zrozumieć. Czuję ogromną, ogromną radość. Za moment, za kilkadziesiąt godzin będziemy spotkali się z Polakami podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miejcie marzenia, miejcie najbardziej abstrakcyjne pomysły na temat życia, które Was otacza. To życie potrafi nieść niesamowite niespodzianki. Stycznia zaprosimy Was na plac Defilad. Tam będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tam będziemy dla Was grali. Zaczynamy o godzinie 13.30 rozgrzewką przed biegiem policzy cukrzycą. Przed 14 rusza bieg i zaczyna się nasz koncert. I w tym miejscu będziemy ze sobą do godziny 22. Koncert trwa przez cały czas. Oprócz tego w środku u nas możecie także wejść do Wielkiego Namiotu, gdzie będzie się odbywał finał. Ale ważnym elementem naszego bycia 14 stycznia będzie ogromne gotowanie. Po raz kolejny gotujemy wielką zupę, wielki gar zupy, smacznej, dobrej, gorącej. To jest tak jak tutaj w Pekinie, gdzie jesteśmy w miejscu, gdzie można zjeść coś gorącego o każdej porze, gdzie można po prostu przyjechać, gdzie można wejść, gdzie można sobie przejść pośród niesamowitych stoisk. Zapraszam Was w to miejsce. My jutro, dokładnie 24 godziny później, będziemy grali dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy gramy w Pekinie, jutro będziemy grali w Szanghaju. Jest to coś niesamowitego, fantastycznie, że Wielka Orkiestra gra w takich miejscach, w tak odległych miejscach od Polski, jakimi są Chiny. Państwo środka, słyszycie Pana? Zaprasza na dobre jedzenie. A dobre jedzenie jest tutaj gwarantowane.
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Witam wszystkich serdecznie w Pekinie. Przed wami zespół Rohan, który 26 lat temu rozpoczynał z nami niesamowitą przygodę z tym, o czym teraz mówimy przez cały czas. Czyli za moment wielka dawka rock'n'rolla. Bądźcie razem z nami, w czasie przerwy zrobimy wspaniałą licytację i pamiętajcie, żeby się tuli do siebie, żeby tańczyć, żeby śpiewać, żeby na końcu świata, tego świata można było mówić, że wspaniale gramy, bo gramy do końca świata i jeden dzień dłużej przed wami Rohan! Szkoła w Szanghaju, ale to już jest poważna sprawa. Dojechaliśmy, jesteśmy Hard Rock Cafe. Istnieje niedługo, a więc bardzo świeży klub, ale niestety warunki nie są najlepsze do samego grania. Perkusja jest troszeczkę taka z pogranicza fantazji. Bardzo piękne miasto, zupełnie inne niż Pekin. I uwaga, pada deszcz. W Pekinie było minus 10 stopni, tutaj deszczowo, niemalże wiosennie. To miasto niezwykle piękne. Dzisiaj będziemy mieli tutaj imprezę, która będzie początkiem 26 finału. Rozpoczął Pekin, Szanghaj, a za tydzień w Warszawie o godzinie 8.30 zaczynamy i gramy aż do godziny 0.30. Wcześniej zacznie Australia, Nowa Zelandia, przyleci wokół Indonezji, Tokio, ale niewątpliwie Chiny rozpoczęły finał, 26 finał jako pierwsze. I tutaj jesteśmy. Doświadczenia i te wszystkie zapachy, te wszystkie klimaty będą dla nas niezwykle motywujące i pokazujące, że możemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grać naprawdę na całym świecie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej podróży. I konkurs rysunkowy. Być może będziecie musieli poprosić rodziców o pomoc, a być może nie, bo ta zabawka jest także razem z wami. Ta zabawka to, uwaga, bączek. Ten bączek, piękny, złoty, rodzice wam wytłumaczą, jest trofeum dla muzyki, dla zespołu, który się najbardziej podobał na naszym festiwalu. Nawet takiego bączka zrobiliśmy jako przytulankę. A więc dzisiaj rysujemy bączka. Wyobraźcie sobie tego bączka złotego. Możecie narysować bączka złotego jako nasze trofeum. Możecie także narysować bączka pełnego kolorów, którym się kręci i który wydaje dźwięk i po prostu jest czymś pięknym. Dzisiaj, moi drodzy, rysujemy bączka, złotego bączka. A dzisiaj zapraszam was na koncert po raz drugi Farbenlehre z dwóch powodów. Pierwszy powód to, że pierwszy koncert, który wam pokazywaliśmy sprzed wielu lat, z XX wieku, bardzo wam się podobał. A koncert pod tytułem Projekt Punk podoba mnie się także bardzo. Ale myślę, że także wam będzie się podobało, kiedy ekipa Farbenlehre wraz z gośćmi sięgnęła po standardy muzyki punkowej. Koncert był bardzo żywiołowy, bardzo kolorowy, ale także przeszedł przez historię muzyki punkowej w Polsce i na świecie. I myślę, że dzisiaj będziecie mogli spędzić super czas z tym koncertem. 2013 rok, Projekt Punk, Farbenlehre i przyjaciele. Duża scena najpiękniejszego festiwalu świata, Woodstock. Festiwal Przystanek. Witamy bardzo serdecznie. Mamy takie trudne zadanie. Mamy kilkadziesiąt minut na to, żeby opowiedzieć muzycznie historię punk rocka. Zrobimy to trochę na zasadzie starej audycji trójkowej Piotra Kaczkowskiego. Minimum słów, maksimum muzyki, aby dźwięków było więcej niż mojego gadania, chociaż o każdej piosence warto coś powiedzieć, bo każda piosenka to poważny kawałek historii. Słuchajcie, Farbenlehre, bawcie się dobrze. Pokażcie, że tu jesteście! Albo jeszcze inaczej, my się nazywamy Farbenlehre. Ja chciałbym usłyszeć, jak każdy z was ma na imię i już się wtedy poznamy. Na 3, 4. 3, 4! Wojtek,
Konrad, Filip, Sebek, Mikołaj, Farbelere, niech się stanie to, co ma się stać! Co się dzieje naokoło nas? Niech się stanie to, co ma się stać, jeżeli przyszedł na to czas. Dla chcącego nie ma nic, bo ci, co mają, nie chcą dać. A biedni nie chcą czekać, bo biedni zaczną sobie sami brać. Więc niech się stanie to, co ma się stać. Niech się stanie to, co ma się stać. Niech się stanie to, co ma się stać, jeżeli przyszedł na to czas. A ty nie narzekaj, kiedy jest ci źle, o nie. Nie, 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 nie. A nie uciekaj, bo nie ma już gdzie. Nie, 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 nie. Nie możemy załamywać się, o nie. Nie, 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 nie. Nie możemy. Co się dzieje naokoło nas? Więc niech się stanie to, co ma się stać, jeżeli przyszedł na to czas. A ty musisz brać tego, co się dzieje naokoło nas. Niech się stanie to, co ma się stać, jeżeli przyszedł na to czas. A ty nie narzekaj, kiedy jest ci źle, o nie. Czekaj, bo nie ma już gdzie. Nie, 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 nie. Nie możemy załamywać się. O nie, 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 nie. Nie możemy. To, co ma się stać, niech się stanie to, co ma się stać. Niech się stanie to, co ma się stać, jeżeli przyszedł na to czas. Zatem zaczęliśmy od roku 1984 zespół Tilt, który powstał na początku lat 80. w Warszawie, a jego główną konkurencją była kapela, której najbardziej zawsze zazdrościłem nazwy, bo nazwa była, jest i w tym kraju będzie aktualna, czyli panie i panowie, mamy tutaj kryzys! W szkolnej klasie, o czym myślisz, ty kutasie? W klasie same są dziewczęta, tak to długo się pamięta. Ja wiem, czego chcę, lecz ich oczy z drewna są. Jestem sam w dolinie lalek. Cześć! Ha, ha! To była noc czerwonych lamp. Ulica wyglądała barokowo. Lalki błyszczały niebezpiecznie, rozbawiały mnie dosecznie. Ja wiem, czego chcę, lecz ich oczy z drewna są. Jestem sam w dolinie lalek. Cześć! Witamy raz jeszcze!
zapach domowej kuchni. Nie to tylko pachnie rzeka. Lalki noszą dużo bielizny, zielonej, białej i różowej. Ja wiem, czego chcę, lecz ich oczy z drewna są. Jestem sam w dolinie lalek. Cześć! Słuchajcie, pora przenieść się ze stolicy do Wrocławia. Pora powitać pierwszego gościa. Pierwszym gościem będzie młody zespół z Maza. Przywitajcie go gorąco i ciepło! Z Maza to jest jeszcze zespół, który historię stworzy. Jak Farbenlere za 20 lat będzie grało na Woodstocku historię punk rocka. Pewnie zagramy również utwór z Mazy. A teraz, jak powiedziałem, przenosimy się do Wrocławia specjalnie. Piosenka poświęcona kucharzowi, twórcy tego utworu. Wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy! Niczego nie mogę dokonać, bo ktoś mi się patrzy w oczy. Nic nie mogę zrobić, bo ktoś mi się patrzy na ręce. Wszędzie pełno ludzi, ludzi, którzy chcą utrudnić mi życie. Każdy z nich złośliwie staje mi na drodze, przeszkadza mi w życiu. A wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy. Wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy. Yeah! Tak się bawi Woodstock, wariaty! Boga! Mogę niczego dokonać, bo ktoś mi się patrzy w oczy. Ja nic nie mogę zrobić, bo ktoś mi się patrzy na ręce. Wszędzie pełno ludzi, ludzi, którzy chcą utrudnić mi życie. A każdy z nich złośliwie staje mi na drodze, przeszkadza mi w życiu. A wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy. 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 Brawa dla młodego! Do zobaczenia! Chłopak rozwojowy. Słuchajcie, Woodstock, jak jest? Jest dobrze? Jest dobrze? A jak ma być? Lepiej! Ma być tylko lepiej. Słuchajcie, następny mały, wielki człowiek z zielonej krainy, z Jawora konkretnie, przybyli do Jarocina w roku 88. Tak jest, jako Zielone Żabki. W 94 roku pojawili się tam jako Gaga. Panie i panowie, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Smalec! Słuchajcie, Smalec ma swoją nutę. Śpiewał o kulturze, ma pierwszeństwo. Ja posłucham, pośpiewam, bawcie się dobrze. Cześć! Dzieci na ulicy grają babi, kto da. Starsi, młodsi piją wino w bramach albo w swoich domach. A kultura tu podobno jest, a świat się od nas ma nowy dom kultury.
często, dlaczego jest jak jest. Nie rozumiem, bo kultura tu podobno jest, a świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okiem płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest. Nie rozumiem. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. W kraju wypełne są młodzieńców, może twórczych, może zdolnych. Ich ambicje giną w kuflach, bo za dużo to film wolnych. A kultura tu podobno jest, a świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z niego okien płynie mi raz często, dlaczego jest jak jest. Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest, a świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie mi raz często, dlaczego jest jak jest. Nie rozumiem. Nie, 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 nie. Będzie festyn na dzień dziecka, są wysiady literackie, a nasz sąsiad z piwnicy wygonił, bo nasza muzyka jest wariacka. A kultura tu podobno jest, a świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest. Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest. Nie rozumiem. Kultura tu podobno jest, a świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest. Nie rozumiem. Słuchajcie, to jest Smalec. Następna piosenka. Zawsze, kiedy ją zapowiadam, zastanawia mnie jedna rzecz. Wywołuje uśmiech na waszych twarzach, radość, szczęście. A tak naprawdę nie jest wcale wesołe to, że najpiękniejsze kwiaty człowiek dostanie na swoim pogrzebie. Cela numer 3! Wszystkiego najlepszego, szczęśliwych lat. Ta dusza tylko jedna, jakże jest przyjemna. Nie martw się mała, na kwiaty przyjdzie jeszcze czas, na kwiaty przyjdzie jeszcze czas. A najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie. Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie. Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie. Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na pogrzebie. Pozdrawiamy Śni! Przyjdzie jeszcze czas, kwiaty przyjdzie jeszcze czas. Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie. Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie. Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie. Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na pogrzebie. Już o tym nie wiem. Hej, 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 hej!
Słuchajcie, Smolec, ponad 20 lat na froncie pangroka. Mały, wielki, zielony żabek. Brawa! Dzięki wielkie. A ja mam wielki zaszczyt zaprosić dzisiaj tu na scenę jedyną, ale za tę jaką kobietę. Nicola! Słuchajcie, nie będę mówił, ile Nicola ma lat, ale nie jest do wzięcia jeszcze troszkę, żeby by nie było. Słuchajcie, Nicola zaśpiewa znaną piosenkę Buzzcocks, Ever Fallen in Love. Zobaczycie, jak takie dziewczę potrafi śpiewać punk rocka. Bawcie się dobrze! A to jeszcze a propos piosenki Celi numer 3. To nieprawda, że musi tak być, że najpiękniejsze kwiaty człowiek dostanie na swoim pogrzebie. Panowie, jutro paniom zrobicie to, co ja za chwilę zrobię Nicoli. Brawa dla Nicoli! Myślę, że pora również zaprezentować kawałek zespołu, który może muzycznie nie do końca grał umpa umpa punk rockowe, ale tekstowo to byli i są zresztą do dzisiaj mistrzowie świata, bo muzyka ma to do siebie, że zespołu nie ma, a dźwięki są. Panie i panowie, przenosimy się z Londynu z powrotem, tym razem do Szczecina. Kolaboranci, strażnicy moralności. My tu stoimy, on stoi tam. My mu pokażemy, kto głupi, a kto pan. My tu stoimy, on stoi tam. My mu pokażemy. We'll be right back.
stroje. Dajcie go tutaj, dajcie go nam, my mu pokażemy, kto głupi, a kto pan. Dajcie go tutaj, dajcie go nam, my mu pokażemy. Popatrzcie, jak go leży, jak się zwija z bólu. Pokażcie mu pieszczoty, podkuty i butów. Popatrzcie, jak go leży, jak się zwija z bólu. Pokażcie mu pieszczoty, podkuty i butów. Dajcie go tutaj, dajcie go nam, my mu pokażemy, kto mówi, a kto pan. Dajcie go tutaj, dajcie go nam, my mu pokażemy. Jak ślicznie oświecony, jak po haratary. Piękne są zwierzchnięte nogi i pocięte rany. Ślicznie oświecony, jak po haratary. Piękne są zwierzchnięte nogi i pocięte rany. Dajcie go tutaj, dajcie go nam, my mu pokażemy, kto głupi, a kto pan. Dajcie go tutaj, dajcie go nam, my mu pokażemy. I się ruszać może, rozpijmy go głowę, pchnijmy nożem. Jeszcze oddycha, i się ruszać może, rozpijmy go głowę, pchnijmy nożem. My tu stoimy, on leży tam. Teraz już wie, kto głupi, a kto pan. My tu stoimy, on leży tam. Teraz już wie. Słuchajcie, wystrzegajcie się w swoim życiu złych rzeczy. Wystrzegajcie się wrogości. Wystrzegajcie się rasizmu. Wystrzegajcie się podziałów. Wystrzegajcie się różnic. Różnic, bo jest wielu takich, którzy chcą nas poróżnić, a tak naprawdę jesteśmy razem, bo czasami mówimy tym samym głosem. Woodstock, zróbcie tutaj has! Stop przemocy, I fuck the violence. Ktoś kiedyś zaśpiewał, słuchajcie, ale co jak co, ale przeniesiemy się teraz do Łodzi, bo na Bliskim Wschodzie wszystko w porządku. Zespół Brak! Wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Jest spokój i wjechać tylko tam. Życie nie płynie słodką ropą, parlamenty, trusy i słońca żar. Życie płynie słodką ropą, parlamenty, trusy, słońca żar. Wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Jest spokój i na wakacje tylko tam. Jesteś gdzie indziej, na przykład w Korei. Urwą ci język, gdy śpiewasz jak ja. Jesteś gdzie indziej, na przykład w Korei. Urwą ci język, gdy śpiewasz jak ja. Słuchajcie,
pozostaniemy jeszcze w kraju Piasta, ale tak naprawdę pojawi się na scenie człowiek rodem prosto tutaj przyjechał. Po pierwsze z piosenki TZN Ksenna, bo kiedyś była taka piosenka, która się nazywała Guma, a po drugie przyjechał prosto z Moskwy. Powitajcie panie i panowie, Guma! 84 rok, Jarocin, ja bym to określił, polska odpowiedź na This Church, ale nie wiem, czy by się zgodził Paweł. Faktem jest, dawno było, ja na tym koncercie byłem, cieszę się, że teraz, tu i teraz zagramy piosenkę. Nie powiem jeszcze to, co powiem później, ale póki co, to, czego nam dzisiaj tutaj brakuje, to powietrza! Cześć, Woodstock, jak się macie? Gnije wszystko, zgaszenie, śmierć tereje. Powietrza, powietrza. Płonie wszystko, ludzie, kamienie. Powietrza, powietrza. Podnieś głowy, ej! Powietrza, powietrza! Płonie wszystko, ludzie, kamienie. Powietrza, powietrza! Rzadko się zdarza, żeby któraś kapela grała dłużej niż Farmenlere, ale Moskwa to właśnie czyni. A teraz przeniesiemy się do Nowego Jorku, przeniesiemy się do czwórki chłopaków, z których trójki już nie ma. Ostatniego widzieliśmy, teraz w Jarocinie pojawił się perkusista, ale pamięci Didi, Joey i Johnny Ramone, panie i panowie, Ramones! Let's go! Hey, ho! Let's go! Hey, ho! Let's go! Hey, ho! Let's go! Tell me your short line. They're going to the town line. Kids are losing their mind. Beach Street Bowl. Falling in the back suit. Turn the raging steam hit. Push out the
Coming down the back seat, going through the dead weight, listening to the moments, please be bold. Body in the back seat, my generation hit. Posadzić ole bakwit, bliski pom. Hey ho, let's go. Szczerze mi nie bieg now. What they want, I don't know. Only if I'm ready to go. Falling in the strap line. Yeah, going to the tide line. Kiss on us in damn mind. Bliski pom. Falling in the back seat. Turn the electric same heat. Posadzić to the bakwit. Bliski pom. Hey, go, let's go. Should they never make now? What they want, I don't know. All the black men ready to go. Vamos! Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Let's go! Hey, ho! Let's go! Yo, Woodstock, przeszłaści się! Hey, ho! Let's go! Woodstock, niech każdy krzyknie nazwę miasta czy miasteczka, z którego tu przyjechał. Woodstock, 3, 4! Na szczęście nie była to tylko Warszawa. Nowa ofensywa. Kolega z zespołu Ofensywa w koszulce Ramonsów wie, o co chodzi. Brawa dla Krzyśka! Cześć, Woodstock! Słuchajcie, ja się z wami na chwilę pożegnam, bo młodemu w paradę nie będę wchodził, żeby go nie przyćmić, ale kiedyś może być odwrotnie. Baby. Woodstock! Idiot. Don't want a nation controlled by the media. Oh, can you hear the sound of hysteria? A subliminal mindfuck America. Welcome to our new kind of tension. All across the alien nation. Everything is meant to be rocking. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who make it fall. But that's enough to walk you. Hey! Well, maybe I'm a fucking American. Another part of a redneck agenda. Now everybody do the propaganda. Belong to the age of paranoia. Welcome to our new kind of tension. All across the alien nation. Everything is meant to be rocking. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who make you fall. But that's enough to work it. America. Welcome to our new kind of tension. All across the alien nation. Everything is meant to be rocking. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who make you fall. For that's enough to argue. Dzięki, Woodstock! Słuchajcie,
Żeby tylko nie wyszło, że zapraszam na scenę samych niższych od siebie, to powiem tak, wyżsi jeszcze będą. Na razie wejdzie drugi niższy. Słuchajcie, mały, wielki człowiek, był taki serial Bolek i Lolek. Oto Lolek, zespół NA, nie uwierzycie nawet. Muzyka, muzyka powinna łączyć, a nie dzielić, już o tym mówiłem. Słuchajcie, posłuchajcie jednej rzeczy, bo jedna rzecz tu nas na pewno dzisiaj łączy i każdy się ze mną zgodzi. Czy jeździ motorem, helikopterem, biega, rowerem, to wszyscy, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, bo od strachu ratuje nas tylko, tylko, tylko... No właśnie. Polityka kroi swoje wielkie plany. Kasety próbują mamić głos wami. Dwie głowy, dwa państwa, dwa różne kontynenty. Bawią się wojnę, a nas myślą to świętych. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Żyjmy! Trzymaj się! Pozdrawiamy Wałbrzych! Podzielą Europę w granice żelazne. Dom swój odnajdziesz w niedalekiej Azji. Pracuj uczciwie dla dobra swego kraju. Dostaniesz rentę i bilet do raju. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Pozdrawiamy wszystkich z Wałbrzycha, pozdrówcie Siwego, niech się męcz trzyma, myślę, że będzie dobrze. Farbenlere w roku 86 zaczynało swoją muzyczną drogę od grania coverów. I pierwszym coverem na pierwszym koncercie w Jagiellonce w Płocku 13 października 86 była piosenka z zespołu z Bieszczad, była piosenka z miasta Ustrzyki Dolne, była piosenka zespołu jakiego? Była piosenka... Jeszcze raz! Słuchajcie, to w takim razie jak ma być fajnie, jak mamy iść pod prąd, to pokażmy, że jesteśmy tu razem. Ale zanim to zrobimy, zróbcie tutaj taki szpaler, 5 metrów odejdźcie od siebie, albo chociaż 3. Tu, tak, prosto jak patrzę, prosto jak patrzę. A później, kiedy powiem raz, dwa, trzy, hej, to na hej zbliżycie się do siebie i pokażecie, że jesteście razem. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to zróbcie to tutaj. Rozejdźcie się jeszcze dalej, 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 baby, baby. To nie jest teatr. Słuchajcie, nie próbuj nigdy iść pod prąd. Pamiętajcie, raz, dwa, trzy i na hej. Zróbcie coś dla siebie samych. Uwaga. Raz, dwa, trzy, hej! Nie próbuj nigdy iść pod prąd. Nie próbuj nigdy szukać przyczyn.
reżyserem jest, ty również jesteś niczym. Nie po to urodziłeś się, by skóry patrzeć na tą salę. Jesteś wielkim elementem, z numerem akta zapisany. Idź pod prąd, 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 idź pod prąd. Wiemy mocno. Nie próbuj nigdy iść pod prąd, nie próbuj nigdy szukać przyczyn. Z szeregu nie wyłamuj się, bo ty również jesteś niczym. Nie próbuj nigdy mówić nie, nie próbuj nigdy szukać przyczyn. Jednostka wszakże zerem jest, ty również jesteś niczym. Nie po to urodziłeś się, by skóry patrzeć na tą czary. Jesteś niewielkim elementem, z numerem w aktach zapisany. Idź pod prąd, 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 idź pod prąd. Ja wiem, że kiedy nie pod prąd, pod wiatr jest trudniej. Pora odwiedzić Edynburg, pora odwiedzić Szkocję, ale tak naprawdę piosenka powstała w Londynie, stworzyła ją kapela The Vibrators, ale rozwinęła tę myśl kapela The Exploited, wydając w 1982 roku płytę Tropes of Tomorrow, jeden z najważniejszych albumów w historii punk rocka. A teraz największy punkowiec pośród polskich metalowców pojawi się na scenie. Pokochałem go od pierwszego wejrzenia. W 1994 roku graliśmy pierwszy, trzecim. Graliśmy pierwszy raz w Krakowie. Polubiliśmy się i powiedziałem mu tak: Michał, kiedyś razem nagramy płytę. Wiecie, jaki był cierpliwy? Czekał 19 lat i się doczekał. Panie i panowie, Jelunek! Skrzypek na dachu! Też go kocham. Słuchajcie, bawcie się dobrze, pobujamy się trochę, będzie mrocznie, ciemno, ale punkowo. Już.
panie i panowie, przywitajcie gorąco Gutek! Gutek w takim repertuarze jeszcze nie występował, ale każdy z nas ma duszę punkrockowca. Gutek Tyś. Oto niezwyciężony zespół Armia! Ofiarą jestem ja i piórem swojego skrzydła na wodzie rysuję ślad. Posłuchaj jeszcze raz, to wywiad. Oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, poznać się dalej. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, stawaj i bal. Wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, to wywiad. Oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, poznać się dalej. Hej, hej, niezwyciężony. W tym miejscu jeszcze wspomnieć o zespole Siekiera z Puław i tu i tam grał Tomek Budzyński. Wybraliśmy Armię, bo niezwyciężonym w życiu warto być, nawet wtedy, kiedy jest trudno. Klasyka punk i reggae. Zespół nazywa się The Clash. Wojtek Gutek specjalnie dla was. Stay or should I go? And if you say that you ain't mine, I'll be here till the end of time. Hey, come on and let me know. Should I go? It's only taste, taste, taste. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is bad. So and if you want me off your bed, bed. Hey, come on and let me know. Should I stay or should I go? 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 If I go, then we'll be trouble. Hey, if I stay, then we'll be trouble. Hey, come on and let me know. This indecision's begging me. You don't want me, set me free. You don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Cause you know it's gonna see me, feel me. Hey, come on and let me know. Should I pull it or should I blow? What's up?
stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Stay or should I go now? If I stay, it will be trouble. Hey, come on, let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Towarzyszki i towarzysze, przedstawiciele ludu pracującego, wspólnymi siłami zmierzamy ku przyszłości. Droga, która jawi się przed nami, jest wyboista i kręta. Dlatego muszę zadać to pytanie. Obywatele, pomożecie? Pomożemy! Obywatele, pomożecie? Pomożemy! Obywatele, pomożecie? No to pomóżcie. Wariaci wszystkich krajów, łączcie się! Historia punk rocka staje się przeszłością, ale generalnie to była piosenka ku przyszłości. Dzięki bardzo! No teraz was chcę podrywać. Czy jeszcze jest bis? Rozmawialiśmy z Wojtkiem o tym projekcie i pomyśleliśmy sobie, że nie ma lepszego miejsca niż tutaj przystanek Woodstock, gdzie bardzo różna muzyka ma miejsce. A więc zróbmy tak. Najpierw spójrzcie obok, czy wszystko jest dobrze. Jest was tak dużo,
żeby nikomu się nic nie stało. Podnieście ręce do góry, że jest wszystko okej. Dziękuję bardzo. I umówmy się, że nie jeden, ale dwa bisy, bo projekt jest tego warty. Nawet trzy. Okej. Więc krzyknijcie głośno. Forbellery! Przed wami Forbellery! Dzięki bardzo. Słuchajcie, cieszę się, że tu jesteśmy. Cieszę się, że ta muzyka tutaj jest. Cieszę się, że mogliśmy opowiedzieć kawałek historii. Oczywiście wszystkiego nie zdążyliśmy, wszystkiego nie opowiedzieliśmy, ale wy możecie to zrobić za nas. Bierzcie gitarę jak kiedyś Sex Pistols i róbcie to za nas. Słuchajcie, tutaj jest taka specjalna gitara, która powstała dla Fundacji WOŚP. Słuchajcie, brawa dla ludzi, którzy mają taką pasję w robieniu takich rzeczy. Konrad nawet na niej zagra po raz pierwszy w życiu. Debiutancka gitara, jeżeli chodzi o Forbellery. Ale nie byłoby nas tutaj, nie byłoby historii punk rocka, czy to się komuś podoba, czy nie, bo nie żaden Malcolm McLaren jest tutaj istotny. Nie byłoby historii punk rocka, gdyby nie Sex Pistols! Przyczyny. Nie byłoby tutaj nas, gdyby nie Jurek, ale też nie byłoby historii punk rocka tutaj dzisiaj, gdyby nie Forbellery. Więc też pozwolimy sobie na to, żeby muzyka Forbellery się też tutaj pojawiła, bo pytaliście mnie, czy się mieścimy w historii. Ja myślę, że się mieścimy. To był młody ze Zmazy, tak naprawdę młody Gomułka. Proszę państwa. Słuchajcie, wspaniała atmosfera, ja dziękuję bardzo zespołowi Forbellery za wszystko. Nie tylko za to, że tu jestem, ale w ogóle za to, że jestem.
Dziękuję. Bo zabawa zwykle bywa fajna, gdy na Woodstocku bawi się, Jerry, proszę, frajno! Impreza bywa mokra, gdy się znajomych spotka. Uśmiechy są szerokie, toasty głębokie. Atmosfera luźna, natura ludzka próżna. Zabawa zwykle fajna, bawi się ferajna. Nieważne co za ile, to komu bije brawa. Wesoła ferajna, dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy drama. Wesoła ferajna, dobra zabawa. Do nocy wszyscy chwyta, ja nie milczę, kiedy pytasz. Co boli mnie i wkurza, a co czasem wzrusza. Chwiejne nastroje, przegrywa kto się boi. Legalna, nie tajna, wesoła, ferajna. Nieważne co za ile, komu bije brawa. Była ferajna, dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy drama. Wesoła, ferajna, dobra zabawa. Świętej nocy do mnie umyka. Na widok przeciwnika wesoło, rezolutnie gonimy myśli smutne. Dumna, niesprzedajna, familia i ferajna. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy drama. Wesoła ferajna, dobra zabawa. Słuchajcie, i na sam koniec, jak Jerry powiedział trzy, to będą trzy. Ja wiem, że Jurek za tą piosenką Miłością nie pała, do której teraz zagramy, ale ja się z wami założę, że wy pałacie bardziej. Bo Jurek, w życiu niepotrzebna jest dużo stresu, bo wystarczy kupić sobie co? Wystarczy kupić sobie co? Spodnie z GS-u. Słuchajcie, specjalnie dla Jurka, może się przekona, specjalnie dla wszystkich fanów spodni z GS-u, fioletowych. GS to była taka gminna spółdzielnia, sprzedawali różny towar. Słuchajcie, to jest nasz gitarzysta dzisiaj, gościnnie Sebek, zespołu Strike, zespołu Devil. Ale Sebek miał największe marzenie. Tak naprawdę ja to cenię, żeby spełniać ludzi marzenia. Powiedział tak: na gitarze to ja gram od dziecka, ale zaśpiewać to bym chciał. Więc Sebek i Wojciech Wojda w duecie. Panie i panowie, nie potrzeba nam tyle stresu. Wkładamy wszyscy spodnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki, że jesteście. Bawcie się dobrze. Usta! Wczoraj kupiłem spodnie GS-y, patrzyłem.
wejściu do domu od razu mnie skoczyłem, a ludzie tak dziwnie się na mnie patrzyli. Czuję, że oni mi zazdrościli. I na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie la la la. I na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie la la la. Super w ogóle, smalec pierwszy mam gust. Zaraz chowam je do szuflady, żeby w niedzielę znowu w nich pójść. I na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie la la la. I na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie la la la. I na świecie... Na świecie nie ma takich spodni jak ja, i szerokie la la la. Słuchajcie, dziękuję bardzo, bo zaraz zrobi się ciemno. Dzięki wam. Moi drodzy, zaprosił wszystkich artystów na scenę, którzy byli razem z nami, Chodźcie tutaj wszyscy, dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, no czas nie jest z gumy, ale posłuchajcie jednej rzeczy. Spokojnie, na razie. Kiedy 21 lat temu ruszała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to między innymi dwa zespoły zrobiły niesamowitą rzecz. Zrobiły trasę, nie zarabiało się wtedy dużych pieniędzy. Były to dwie kapele, Sedes i Defekt Mózgu. I powiem wam szczerze, różnie się artystom wiedzie dzisiaj. Jednym gorzej, innym bardzo źle, innym bardzo dobrze. Ale jeżeli teraz możemy, ten jeden bisik, taki dla mnie, żeby podziękować między innymi właśnie Siwemu, Sedesowi. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, moi drodzy. Jest to, tak wielka orkiestra powstawała, a ta grupa artystów, naprawdę, którzy znaleźli czas i ochotę, aby robić ten projekt, i wy, publiczności szanowna, który jest po prostu bardzo dużo. Bezpiecznie jest? Okej. Okay. Mistrzu, poprowadź całą ceremonię, słuchajcie, a wydajcie z siebie wszystko. Teraz będzie tak zwana wersja tego utworu gitarowa, bezcyjowa. Słuchajcie, bo wszyscy, jak Jerry powiedział, raz na wozie, raz pod wozem, ale wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Dokładnie.
nasze kontynenty. Bawią się w wojnie, a nas wyślą do świętych. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu brakuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu brakuje nas tylko defekt mózgu. Woodstock 2013, Farbenlehre, projekt bankowy. Podzielą Europę, granice żelazne. Dom swój odnajdziesz w niedalekiej Azji. Pracuj uczciwie dla dobra swego kraju. Dostaniesz rentę i bilet do raju. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Siwy, trzymaj się, bracie! Pozdrawiamy wszystkich artystów, którzy tworzą sztukę. Kochamy wszystkich, którzy robią sztukę. Szanujemy wszystkich, którzy się szanują nawzajem. Woodstock 2013, jesteście? Wszyscy! Woodstock! Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko lepek wózku. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko lepek wózku. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Woodstock 2013. Mózgu, my wszyscy 500 000 jedziemy. Ludzi, którzy chcą żyć w pokoju, tolerancji, którzy kochają artystów, więc wszyscy razem. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wielkie dzięki. Chodźcie tutaj bliżej, artyści. Nie poddawajcie się, wierzcie w siebie. Jutro chodźcie. Jest nowy dzień, jeżeli nawet zaraz robi się ciemno. Moi drodzy, piękny projekt. 100 lat! 100 lat! Niech żyją, żyją nas! 100 lat! 100 lat! Niech żyją, żyją nas! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Niech żyją, żyją nas! Niech żyją nas! Farbenlehre, specjalny, fantastyczny projekt. Kawał historii naszej, światowej. Jutro Hunter, podobny projekt. Proszę Państwa, do foty. Stańcie wszyscy do foty, żebyśmy się zmieścili. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy. My wszyscy dziękujemy, dziękujemy. Można, można. I my, drodzy, dzisiaj mamy dwa konkursy do rozwiązania, więc nagród będzie dużo. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, przyszło ich bardzo dużo. Cieszymy się w ogóle, że ponad 200 tysięcy osób subskrybuje nasz program. Jesteście na kręciole, cieszymy się bardzo. Domowa orkiestra spełnia swoją rolę, czyli siedzicie w domu, a jak już będzie można wyjść, także nas oglądajcie, bo będziemy nadal
dla was chcieli grać. Uwaga! Pierwszy konkurs w piątku. Pierwsze. Maleo Reggae Rockers, Przystanek Kustów 2010. Orphan Hate, numer 2, Przystanek Woodstock 2010. Essie Drinkers, Przystanek Woodstock 2014. Hej, Przystanek Woodstock 2017. I 5. Wilki, oczywiście Przystanek Woodstock 2017. Spostrzegawczość. Na puszce powieliło się ostatnie logo. 2. Czapka biegacza z prawej strony zmieniła kolor z zielonego na niebieski. 3. Dodano falem do scenografii w lewym dolnym rogu. 4. Wymazany fragment obrazu na ścianie z lewej strony. 5. Brak wyrazów lubimy i wiatr na sterze okrętu, który znajduje się w tle. I uwaga, losujemy, losujemy, losujemy. W tej czapce mamy mnóstwo odpowiedzi dobrych. Uwaga, 5 płyt, ale to sobie sami wybieracie, jaką płytę chcecie mieć, aż do wyczerpania nakładu. Karolina Wodecka, gratulujemy, moi drodzy. Druga nagroda pędzi. Karolina Nieradka, dwie Karoliny. No, jeżeli teraz będzie Karol, to by dopiero naprawdę był cud. Uwaga, wyciągam. Nie, Jadzia Wolska, trzecia nagroda i czwarta nagroda, już tutaj wyrzucam, porzucam. Bożena Kostrzewa, same panie, jeszcze jedna ostatnia nagroda, czyli płytę wybieramy sami. Ja przypominam, wszystkie te wylosowane i niewylosowane idą do wspólnego kotła. Jest pan Cezary Wickiel. Gratulujemy, moi drodzy. I uwaga, drugi konkurs. To muszę odłożyć, czyli te odkładam, wysypuję wszystko. Biorę kolejne. Proszę tu wysypać i mamy kolejną nagrodę. Uwaga, wsypujemy teraz tutaj losy, które są z soboty. Odkładam czapkę. Strasznie ciężko się to robi z tyloma dokumentami. Dwa konkursy na raz. I uwaga, sobota. Sweet Noise, Przystanek Kustów 2002. Dubioza, kolektyw Poland Rock Festival 2018. Tabu, Przystanek Kustów 2017. Dub, Przystanek Kustów 2008. Big Mountain, Poland Rock Festival 2018. I uwaga, spostrzegawczość. 1. Brak identyfikatora Jurka. 2. Inny kolor grafiki na podłodze. 3. Inny kolor dekoracji za gitarzystą. 4. Inne osoby z prawej strony zdjęcia. 5. Brak jednej pary butów na kablu. Brak jednej pary butów na kablu. No, brzmi jak tytuł filmu. I uwaga, 5 nagród. Mieszam. I wyciągam. I cieszy się kto? Marek Jary, mnóstwo radości i kolejna nagroda, kolejny los. Karteczki są tak cienkie, że aż trudno je uchwycić. Maciej Kompanowski, tym razem sami panowie. I trzecia nagroda, Tomasz Dębiński. Jak to się układa? Tam były same panie, tutaj sami panowie. Czwarta nagroda, Monika. Szeląg i piąta nagroda, moi drodzy, uwaga. Basia Milewska, gratuluję, z czapki kapitana wyciągnąłem dzisiaj aż 10 nagród, ale to zawsze jest poniedziałek, czyli podwójne konkursowanie. Gratuluję, dziękuję, pędzimy dalej. I moi drodzy, konkursy rysunkowe. Dzisiaj przyszło bardzo dużo rysunków. Dziękujemy. Uwielbiamy patrzeć, jak siedzicie, jak rysujecie, jak pokazujecie już gotowe swoje rysunki. I uwaga, Adam Kaseta, gratulujemy. Adam, gitara. Daga, gitara. No, gitary, słuchajcie, moc, absolutna moc. Jest parę gitar takich, że ho, ho, ho. Adam narysował serce. Alek, hełm. Pięknie oddany. Myślałem, że to będzie trudny rysunek, trudny temat, a jednak hełm nawet zainteresował bardzo dorosłe dziecko, ale to na końcu. Daga, hełm. Uwaga, Bartek tak samo dał sobie radę z hełmem. To jest hełm Ochotniczej Straży Pożarnej, wręczony mi tutaj pod fundacją. Bardzo piękny prezent. Daga, wiatr w żagle. Tak naprawdę, nie wiem, czy mieliśmy taki temat, ale pięknie to, Daga, narysowałaś. Wiatr w żagle, super. Uwaga, Felek, naprawdę Felek? Myślałem, że już nie ma takich imion, a jest. Felek, pięknego ananasa. Ananas po prostu jak do sklepu spożywczego, warzywnego. Gaja, ananas. Uwaga, Gabryś narysował gitarę. I Gaja też narysowała gitarę. Pokazujemy gitarę Gai.
Piękna tęczowa. Nie widziałem takiej gitary, żeby ktoś miał z artystów na scenie, a taką właśnie powinien mieć. Gabriel Ananas. Jagna i Kornelia narysowały kasetę. Okazało się, że po kasetę trzeba było sięgnąć nieraz do domowych pieleszy. TDK, pamiętam te kasety. Ojej, ojej, ojej. Jakub narysował piękny hełm. Jakub, hełm, jeszcze jeden. Ta broda, ten nos. Kaja, skarbonka, nasza piękna skarbonka. Już teraz rozumiem ten wiatr w żagle, czy to jest skarbonka. Tak, był taki temat naszej skarbonki. Kaja narysowała gitarę. Kinga i Błażej ze swoją gitarą. O, tak jest. Nie, tu jest hełm. Hełmy, nawet dwa hełmy. Ja to widzę z drugiej strony. Mała pomyłka. Kinga i Błażej tak narysowali naszą puszkę. Abstrakcyjna, bardzo ładna. Kostek, hełm. Czerwony, piękny, strażacki hełm. Uwaga, Kostek narysował gitarę. Heavy metalowa, bardzo ostra. Krzyś i uwaga, Krzyś, lat 35, narysował hełm. Duże bardzo dziecko, ale to dziecko napisał do nas bardzo pięknego maila. Zaraz go wam przeczytam. To jest gitara taka, jaką pokazywałem, a więc gitara Kuby. Tamtą też otrzymaliśmy od Kuby Płucisza. Max narysował hełm. Milena, brawo, z hełmem. I z królikiem. Królik ocaleje chyba na święta, nie? Milena i Tymon, serca. Paweł narysował gitarę i powiem wam, że gitara naprawdę jest ostra. To musi być moc grania na takiej gitarze. Piotr z plasteliny po prostu ulepił coś. I Piotr narysował piękną żaglówkę z naszej puszki. Nie, żaglówka była w ogóle wcześniej. Oczywiście, że to nie jest puszki. I Piotr narysował także piękne serce. Widać jak ogląda. Troszeczkę jak ta szkoła. Ale ta szkoła troszeczkę dziwnie wypadła, nie? Żeśmy się nasłuchali o tej szkole bardzo, bardzo dużo. Rodzina Kowalskich i serca. I moi drodzy, ostatni hełm. To jest hełm lat 39. Marcin. I posłuchajcie, i Marcin, ale Krzysztof, który wcześniej ten hełm narysował, napisał takiego pięknego maila. Każdego dnia wracając z pracy, której akurat nie ma za dużo, ponieważ branża kwiatowa w Holandii jest w wielkim kryzysie, włączam swojego laptopa i czekam z niecierpliwością na kolejny odcinek orkiestry. Ani się obejrzałem, a tutaj już 20 odcinek. Sam jestem członkiem jednostki OSP, Ochotniczej Straży Pożarnej. I bardzo mnie ucieszyło, jak zobaczyłem swoich kolegów po fachu. Do tego ta druga część na temat powstania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawie się popłakałem. Sam od 3 lat działam jako wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a od roku jako pokojowy patrol. Postanowiłem dziś również narysować hełm. To była nie lada wyzwanie, gdyż znalazłem tam tylko 2 markery, 1 ołówek, jakość nie najlepsza i nie liczę na nagrodę, bo jestem za duży, 35 lat, nie, ale mam satysfakcję, iż mogłem dać coś od siebie, jestem całym sercem z wami. Powiem ci tak, Krzychu, nagrody nie dostaniesz, bo jesteś za duży, ale pokazałem piękny hełm, dziękuję wam bardzo i uwaga, czekamy na wasze kolejne cudowne rysunki, które będziemy pokazywali, a ci, którzy pierwszy raz do nas przyślą swój rysunek, dostaną nagrodę, a później losowanie, mega nagrody, już mamy całą kolekcję, wręcz galerię waszych rysunków. Wielkie dzięki za te rysunki. I powoli kończymy naszą domową orkiestrę. Jeszcze przed nami Poland Rock, dzisiaj numer 2. Między innymi Jarocin, a więc absolutnie fantastyczne, dokumentalne niemalże już zdjęcia. Jarocin, czyli 91 rok, Chłopcy z Placu Broni, ale także 92 rok, Ira. Oglądajcie, bo to są zapiski już historyczne. Także dzisiaj, w poniedziałek, mamy naszą audycję. Zaraz będzie ciemno, czyli Antyradio od godziny 20 do godziny 22 na żywo. Możecie nas znaleźć w internecie i także tam się dzieje bardzo, bardzo dużo. I uwaga! Rokrocznie na święta wysyłamy nasze piękne kartki pocztowe.
nasze kartki świąteczne. Zostało mi jeszcze troszeczkę kartek, a więc jeżeli wyślecie do nas szybko swój adres, ale tak, aby mógł to wyciąć, czyli imię, nazwisko, pod spodem kod, miejsce, miasto i pod spodem jeszcze ulicę, nakleić tak zwanym klejem, to wtedy wyślę ją do Was natychmiast, aż do wyczerpania zapasów. Jeżeli ktoś chce kartkę świąteczną, niech natychmiast wypełni, abym mógł ją wysłać. Ja się z Wami żegnam, zapraszam na Poland Rock. Jutro pierwsze łóżka przyjeżdżają do warszawskich szpitali i te łóżka, te 50 łóżek będą już rozłożone jutro po całej Polsce. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki za powodzenie wszystkich naszych akcji. Cześć, siema! I cześć, mam tamtki bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Poland Rocka. Witam Was, Jurek Owsiak. Oczywiście otwieramy nasz magazyn. Co tam znajdujemy? Dzisiaj weźmiemy Jarocin 91, zupełnie przedziwnym trafem ocalałe taśmy oraz Jarocin 92 rok. Jarocin 91 to Chłopcy z Placu Broni i Boguś Łyszkiewicz w utworze Zatrzymaj Mnie, a później zespół Ira w bardzo też ich dziarskim przeboju Bierz Mnie. Ruszamy z Poland Rockiem. Zobaczysz, co to jest seks i co...
ty zaraz się dowiesz o tym, że ja nie rzucam nigdy słów na wiatr. Lecz mam tylko jedną prośbę. Jeżeli możesz, to proszę powiedz, wierz mnie, będzie wspaniale. Obszyj mnie złotym deszczem. No dalej wierz mnie, bo zaraz zbłonę. Chcę mieć cię jeszcze raz. Wierz mnie, będzie wspaniale. Obszyj mnie złotym deszczem. No dalej wierz mnie, bo zaraz zbłonę. Chcę mieć cię jeszcze raz. A teraz zmieniamy nastrój festiwalowy, czyli jesteśmy w Żarach, 1996 rok, nasz przystanek Woodstock przed wami. Dzisiaj dwa zespoły, które wybraliśmy z ogromnej ilości, prawie 30 kapel, które grają mniej więcej w takim dwudniowym festiwalu. Na początek Quo Vadis, szczecińska kapela, po dzień dzisiejszy dająca sobie doskonale radę. Wtedy zagrała znany wtedy, bardzo spopularyzowany przez nich, ale znany wszystkim utwór Pretty Woman. Wiemy, o co chodzi, doskonale. A później zespół Ankh, który już niestety nie istnieje w tym swoim pierwotnym składzie, ale wtedy w 96 roku czarował nas wszystkich. Przed wami zespół Ankh i hymn o miłości. And you don't go blood, just 'cause you, are you lonely just like
presents you are alive. Laugh, laugh when your tear is apart. Again, laugh, laugh when your tear is apart. Again, laugh, laugh when your tear is apart. Again. I respect and so the drive. You cry on your steer. It's a facade of my mouth. Just a something circle. It's a business of life. Zmieniamy miejsce na bardzo inne, ale bardzo wytworne. Jesteśmy w Teatrze Wielkim. Rok 2000, nasz koncert bożonarodzeniowy. Między innymi pośród dźwięków orkiestry i chóru symfonicznego, pośród dźwięków artystów, których zaprosiliśmy także ze świata, wystąpi zespół Raz, Dwa, Trzy. Przepiękna muzyka i bardzo nastrojowa, ale także bardzo charakterystyczna, chociażby w utworze Czarna Ines. Przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona motyl kobieta. Królowa seksu US, Czarna Ines. Pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógł jej skonać. Cały w królowej seksu i łez Czarnej Nes. La vie como la veo, pero la vie como la miraba. Por eso la tuve que matar. Reina del sexo y del diablo, a la morena Inés. Biały był ból, który przeszył ją i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach on z królową nieruchomą. Z królową seksu i łez.
szlachietach, przy wielu nadzianych facetach. Tańczyła ona, motyl kobieta, czarna Ines. A teraz z przyjemnością przedstawiam Wam muzykę z przystanku Woodstock 2006. Zaproszone dwa zespoły ze świata, zespoły, które przysłały nam płyty, a okazało się, że są to zespoły we Francji znane, zespoły, które często występują na różnych festiwalach, takie typowo festiwalowe granie. Przed Wami zespół Babylon Circus oraz zespół Baobab. Muzyka z pełnym oddechem, muzyka z taką radością grania, radością tworzenia. Babylon Circus już pojawił się w naszym Poland Rocku, ale nigdy tej muzyki dość. Zespół Baobab dzisiaj będzie prezentowany po raz pierwszy. Słuchajcie się w tę muzę, poczujcie lato, poczujcie, że było bardzo gorąco, poczujcie, że kilkaset tysięcy ludzi tak samo przyjęło tę muzykę gorąco, z rozbawieniem, z ucieszeniem, że przyjechali do nas, że są razem z nami, a ja niezmiennie zapraszam Was na kolejne odcinki Poland Rock, a przed Wami Babylon Circus i Baobab, Francja, przystanek Woodstock 2006. Le chant d'une vieille dame qui avait dû en voir de tristes bohèmes. Un grand feu qui réchauffait nos âmes, lueur d'espoir comme dans un poème. Partis ensemble, mon rêve levait le camp, nomadisant sur les routes du destin. Ah ouais, mes rêves ça ne durent jamais longtemps. Petite roulotte poursuit son chemin. La caravane passe, la caravane passe, la caravane passe, elle est pas prête de s'arrêter. Mon rêve, elle passait juste en bas de chez moi. La route des épices parfumait la ruelle, venant d'ailleurs et partant par là-bas. Chaque tribu portant sa nouvelle. Le ronron des balayeuses a eu raison de mes sombres. J'ai mes rêves s'évanouissent dans l'impasse. Derrière les murs des murmures, la solitude nous ronge. Les ruines nous mettent nos angoisses. La caravane passe, la caravane. Dans mon rêve, il y avait des chameaux qui portaient le monde entier sur leur dos. On se pressait pour rentrer sous les tentes. Écoutez cette histoire fascinante. Je me suis cogné la tête contre une barrière douanière, interné sur une terre inhospitalière. Les gardes frontières ratissent la côte. Voilà la manière d'accueillir ses hôtes. La caravane passe, c'est pas celle les mois d'août, c'est les vacances, la caravane passe partout. La caravane passe derrière les palissades, sous le pont, l'autre côté la rocade. La caravane passe, la caravane passe, la caravane passe, ne fait que passer. La caravane passe, elle est pas prête de s'arrêter, et les chiens n'ont pas fini d'aboyer.
avait le chant d'une vieille dame qui avait dû en voir de tristes bohèmes. Un grand feu qui réchauffait nos âmes, une lueur d'espoir comme dans un poème. Hey, Woodstock, no, not yet. It was, hey, Woodstock, I think it was a little bit short. Maybe the dream could be longer. Who wants more? That's the people who wants more. Keep his hands up. Everybody. Pour le redépart de la caravane. Comme dans un poème. Allez. Hey. 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 La caravane passe. La caravane passe. La caravane passe. La caravane passe. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Mais les chiens n'ont pas fini d'aboyer. Oh, my melody. Sois bien, sois vrai.
Sans se passe pas dans mon pays. À part que je souffre en vérité. Même si on nous dit qu'on est à l'abri, je ne me sens pas en sécurité. Même si entre nous ils ont bâti des barrières de papier. Oh yeah. Non, ça n'est pas un film, mais c'est ça passe. Quand un frère souffre, je souffre aussi. On devrait être. Nos pères, on devrait être. Do you like reggae music? Do you like this music? Do you want this music? Whoa. Dans les cheveux, mais qui peut regarder en face la flamme qui vient briller dans leurs yeux. Mais ils ont mis leurs uniformes, leurs uniformes des jours de colère. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Ou qu'est-ce que tu vas pouvoir faire quand ta frère souffre? Je souffre aussi. On devrait être tous auprès de nos frères. On devrait être tous en Palestine. Ça n'est pas notre histoire. On devrait être tous en Côte d'Ivoire auprès de nos frères qu'on assassine. On devrait être tous en Amérique latine. Oh, en vérité. Whoa!